Straż Graniczna i policja ścigała auto pełne ludzi, którego kierowca nie zatrzymał się do kontroli i uciekał w stronę Suwałk jeszcze budowanym odcinkiem S61. Ścigany samochód uderzył w jadącą tamtędy osobówkę. Bilans pościgu i wypadku jest tragiczny. Kilkoro rannych, jedna osoba zabita. Rannych strażacy wydobywali z małej osobowej Mazdy z użyciem nożyc. Pogranicznicy na zablokowanej drodze zatrzymali kilka osób. Za niektórymi pasażerami małej ciężarówki ruszyła grupa poszukiwawcza. Celem dzisiejszych działań jest przede wszystkim koordynacja i współpraca pomiędzy służbami ratowniczymi, Policji, Straży Pożarnej, ale też Straży Granicznej, Inspekcji Transportu Drogowego, też Mazurskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej, przy udziale też oczywiście żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Jest to epizod, który może się zdarzyć tak naprawdę każdego dnia. Jest to zdarzenie dotyczące ruchu drogowego i ofiar w ilości powyżej kilkunastu osób. Tak? No też z informacji, jaką uzyskaliśmy od Straży Granicznej, to też ucieczka osoby, która kierowała pojazdem, a nie zatrzymała się do kontroli drogowej. W związku z tym szeroko zakrojone działania poszukiwawcze przy udziale policjantów Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Wojsk Obrony Terytorialnej i właśnie wspomnianej wcześniej Mazurskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej. Najważniejszym celem dzisiejszego działania to jest właśnie koordynacja, wymiana informacji, wymiana spostrzeżeń i wniosków oczywiście, a to wszystko po to, aby jak najszybciej, w jak najkrótszym czasie, z obiegiem oczywiście informacji dotrzeć do osób poszkodowanych, udzielić im niezbędnego wsparcia, a często i gęsto minuty są tutaj kluczowe dla ratowania życia i zdrowia ludzkiego. Głównym celem tych ćwiczeń jest doskonalenie technik ratowniczych oraz wypracowanie współpracy z innymi służbami ratowniczymi podczas zdarzeń drogowych, w ruchu właśnie lądowym. Z dużą ilością osób poszkodowanych na trasach szybkiego ruchu, na drodze S61, która jest elementem, fragmentem drogi międzynarodowej E67. Także to są główne cele przeprowadzenia ćwiczeń. Wypracowanie współpracy, doskonalenie technik ratowniczych, współpracy ze służbami medycznymi, policją, Strażą Graniczną, Inspekcją Transportu Drogowego. Jak wam idzie? Jesteśmy w trakcie, ale tak już mniej więcej można powiedzieć. Jak wam idzie? Znacie się przecież, no nie? Na co dzień. Główne zadania Straży Pożarnej to było uwolnienie osób... uwolnienie osób poszkodowanych z wraku pojazdu, jak również segregacja osób poszkodowanych, udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Jeżeli chodzi o współpracę między służbami, to służba oceniamy z naszej strony dobrze, ale trzeba ciągle współpracować, ciągle trzeba doskonalić, żeby ta współpraca była coraz lepsza. Ćwiczenia trwały aż 3 godziny, a ich uczestnicy wykazali się ogromną sprawnością.